Witam Was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu. Na dzisiejszym vlogu prezentuję motocykl marki Honda CB500X PC64 z roku 2020. Motocykl, który jest na sprzedaż. Motocykl wyposażony kompleksowo we wszystko, co potrzebne jest do podróżowania. Stelaże na kufer centralny, jak również na kufry boczne. Te kufry boczne, które tutaj widzimy, są również składową części motocykla. Dodatkowo motocykl ma założone gmole dolne i górne marki i HIT. Do motocykla założyłem również przedłużenie błotnika marki Savage. Mamy założone również halogeny doświetlające. Założone ochrony rąk, czyli tak zwane handbary. Założony dodatkowo jest termometr, uchwyt na telefon wraz z ładowaniem, dodatkowe gniazdo ładowania. Motocykl również na siedzisku ma specjalną nakładkę dedykowaną tego motocykla, umożliwiającą dłuższe przejazdy oraz nie nagrzewanie się tak fotela w czasie upałów. Do motocykla również założyłem Scott Oiler. Smarowanie łańcucha. I to chyba wszystko z takich ważniejszych rzeczy, które w tym motocyklu się znalazły u mnie. Teraz może szybciutko zobaczymy. Motocykl jest zimny, dzisiaj nie odpalałem, także dotykam go. I już. Nie wiem, czy dobrze widać. 14710 km. Całkowity przebieg, średnie spalanie w trakcie tej jazdy to było 3,3, ale to było na trasie, jak to pali mi mniej. Próbuję zapalić. Motocykl serwisowany przeze mnie, sam zmieniam olej. Czynię to raz w sezonie lub dwa razy, w zależności ile tam tych kilometrów. Na razie olej wymieniłem nim osobisty 3 razy, no i czwarty raz był wymieniany na tutaj w serwisie w Hondzie we Wrocławiu. Motocykl oczywiście jest z salonu wrocławskiego na kartonowski DND. No już się spojrzałem, nic nie widzę. Gdzie to się teraz włączy? Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w komentarzach lub pod numerem telefonu 796-788-495. Za zobaczenie tego vloga serdecznie dziękuję. Zapraszam na następne. Pa!